TV Podkarpacie.pl. Około godziny 9:35 dostaliśmy zgłoszenie, że na szczycie Bukowego Berda około 10 osób potrzebuje pomocy. Przebywali tam przez noc. Miał być to obóz survivalowy. Przewodnik tego, czy instruktor tego obozu poinformował nas, że nie są w stanie samodzielnie zejść na dół i wszyscy, czyli cała dziesiątka, wymaga transportu na dół przez ratowników GOPR-u. Na miejsce wypadku wezwaliśmy śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, gdyż istniała możliwość, że najciężej poszkodowanych tym śmigłowcem uda nam się zewakuować na dół. No niestety warunki pogodowe nie pozwoliły nam na dotarcie bezpośrednio w miejsce wypadku. Wylądowaliśmy w Mucznym. W miejscu wezwania były chmury zakrywały szczyty górek, więc nie wiemy, a w miejscowości Muczne mieliśmy pogodę dobrą, wylądowaliśmy. Poczekaliśmy tam około 2 godziny i po tych 2 godzinach musieliśmy to miejsce opuścić ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne, obniżenie podstawy chmur i ograniczenie widzialności poziomej. Z naszych ratowników w akcji wzięło udział około 25 plus około 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej, śmigłowiec lotniczego pogotowia i śmigłowiec Straży Granicznej. Na chwilę obecną posiadacie wiedzę na temat stanu zdrowia poszkodowanych? Z tego co w tej chwili, bo myśmy wylądowali w tej chwili w Sanoku, z tego co mi na tą chwilę wiadomo, to 3 osoby wymaga pilnej pomocy, reszta osób schodzi czy jest sprowadzanych przez ratowników do Mucznego. TV Podkarpacie.pl